Grzechy. Część druga. Występują muzyka. Zdjęcia. Scenariusz. Reżyseria. Paryż. Zrobię mu zastrzyk ametolu sodowego. Pod wpływem tego leku katatonik może zachowywać się normalnie, ale tylko przez kilka minut. Już zaczyna się rozluźniać. Jak się dzisiaj czujesz? Dobrze. Jestem doktor Simon, a to siostra Jean. Możesz powtórzyć, jak się nazywamy? Doktor Simon. Siostra Jean. Będę się tobą opiekować, Edmundzie. Znasz tę panią? Edmundzie, to ja, Elaine, twoja siostra. Nie mam siostry. Nazywam się Georges Leclerc. Tego nazwiska używałeś, gdy byliśmy dziećmi i uciekaliśmy przed Gestapo. Nie. Widziała pani dokumenty? Już dobrze, Edmundzie. Nic ci nie grozi. Proszę tak do mnie nie mówić. Nigdy pani nie widziałem. Nie wiem, kim pani jest. Ależ wiesz. Na pewno wiesz. Spójrz na mnie, Edmundzie. Ja ciebie pamiętam. Jeśli naprawdę spróbujesz, przypomnisz sobie. Chce mnie pani oszukać.
Wcale nie chcę. Mama Marie potrzebuje pomocy. Umiera. Proszę jej pomóc. Wystarczy, wciąż żyje przeszłością. Ale jest jakaś nadzieja. Z nowymi lekami i pani miłością zawsze jest nadzieja. Potrzeba trochę czasu. Jeanne jest dobrą pielęgniarką. Zostanę przy nim, dopóki nie wyzdrowieje. Przepraszam za spóźnienie. Byłam u Edmunda. W porządku. 100 lat. Znowu spinki do mankietów. To swetry. Dopiłaś swego, nawet jeśli musisz wyjść do nich. Za bardzo się przejmujesz. Od czego są przyjaciele? Helen? Hubert. Z kimkolwiek. Z kolorowym. Tylko nie z Hubertem de Ville. Więc to jest Hubert de Ville. Wiele o panu słyszałem. Oczywiście nie od Helen. Wszyscy się z pana śmieją. Co pan słyszał? Kobiety nie mają z pana żadnego pożytku. Oczywiście Helen też nie. Proszę nam więc nie przeszkadzać. Chodźmy, Jack. Kochanie, Odile, wyciągnąłeś ją wieczorem, Jack, brawo. A ty jak zwykle wspaniała. Może się przysiądziecie? Oczywiście. Czemu nie? Helen Gineau, moja dyrektorka i przyjaciółka. Jacques Danvers, najbardziej utalentowany fotograf we Francji. Dan Ragless, producent filmowy Bill Wywood i mój przyjaciel Eric Hovland z koncertami w Paryżu. Chciałbym opanować kontynentalną technikę całowania kobiety w rękę. W Ameryce to się nie przyjęło. Miło mi pana poznać, Jacques. Jest pani piękna. Już panią widziałem. A tak, na koncercie kilka miesięcy temu. Pamięta pan? Oczywiście. Odile nie chce zrobić kostiumów do mojego filmu. Z najlepszą muzyką Eryka. Jak mogłaś? Może nie potrafię. Mademoiselle Gineau daje specjalny koncert. Mogę skorzystać z tej szczęśliwej okazji i zaprosić panią? To ja mam szczęście. Jestem Eric. Może oboje mamy szczęście? Wypijmy za to.
Ellen, wyjdziesz za mnie? Tak, Eryku. Niech Bóg nigdy nie przestanie wypełniać waszych serc miłością. Niech Bóg Wszechmogący błogosławi was i połączy wasze serca nieprzemijającą, czystą miłością. Niech obdarzy was dziećmi, a wasza miłość do nich niechaj będzie wam zwrócona stukrotnie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Jest tam kto? Tutaj. Bonjour, Eric. Co u ciebie? Miło cię widzieć. Co nowego? Jadę do Monte Carlo, ale wpadłem do was, bo mam dobre wieści. Jest Ellen? Chodźmy. Pięknie tutaj, prawda? Razem z Ellen cieszymy się życiem. Tu jest cudownie. Ellen, patrz, kto przyszedł. Co za cudowna niespodzianka. Niech cię uścisnę. Tak się cieszę. Od razu mi lepiej. Co tu robisz? Mieliście dla siebie cały tydzień czas zejść na ziemię. Cudownie, siadaj. Lepiej ty usiądź. Popatrz na to. Cały nakład sprzedany. Modelka zabójczynią. Co ty na to? Dzięki. W środku są cztery zdjęcia, sama zobacz. Tu. Na całą stronę. Świetne zdjęcia. Jesteś najsławniejszą modelką we Francji. Nie wierzysz mi? Dobra, mam dowód. Oto kontrakt. Z Bonjour, Madame. Chcą cię mieć na wyłączność. Spójrz na te gwarancje. Nie, dzięki, Jacques. Nie interesuje mnie to. Jeśli chodzi ci o mnie, chodzi o ciebie, ale nie tylko. Kiedyś wiele byś za to dała. To było dawno temu, kochanie. Wybacz, ale teraz jest inaczej. Wiele się zmieniło. Jestem szczęśliwa jako pani Hovland. Wybacz. Na pewno znajdziesz inną modelkę. Jacques miał na myśli twoją życiową szansę. Pozowanie nie sprawia mi już przyjemności. Teraz marzę o czymś innym. Chcę mieć dziecko. To raczej dla kogoś młodszego. Jesteś pełen życia, wiele dasz naszym dzieciom. Nawet mając dziecko, będziesz chciała czegoś więcej. Nie wystarczy ci tylko życie rodzinne. Jest jeszcze coś. Widziałeś folder, nad którym teraz pracuję, tak? To szkice i pomysły do mojego magazynu mody. Będzie świeży, niekonwencjonalny i pełen niespodzianek. Ale rzeczywiście, będziesz w tym wspaniała. Ile potrzeba pieniędzy? Kochanie, nie chcę twoich pieniędzy. To są nasze pieniądze. Chcę ci pomóc zrealizować twoje marzenia. Nigdy z nich nie rezygnuj. Kocham cię.
Eryk, tak bardzo cię pragnę. Zaraz się przekonasz, kochanie. Jak mogłaś wyjść za tego starca, jak mogłaś? Jest bardziej męski niż ty. Eryk, na pomoc! Należysz do mnie. Pragnę cię. Eryk. Nie umieraj. Zabiłeś go. Proszę z policją. Nagły wypadek. Dzwonię z willi Eryka Hovlanda. Zdarzył się tragiczny wypadek. Eryk Hovland nie żyje. Daj mi telefon. Uspokój się. Powiedziałem, co się stało. Nie ujdzie ci to płazem. Jesteś mordercą. Zabiłeś go i chciałeś mnie zgwałcić. Chciałem wziąć to, co moje. Nie powinien się wtrącać. Nie chciałem go zabić, ale cieszę się, że nie żyje. Jeśli mnie oskarżysz, powiem, że to ty zrobiłaś. Nie uwierzę ci. Naprawdę? Jeśli się będziesz upierać, powiem im, że przechodziłem obok. To zupełnie logiczne, ponieważ jesteśmy sąsiadami. Usłyszałem kłótnię. Wszedłem w chwili, gdy go popchnęłaś. Będę zeznawał przeciwko tobie. Zeznanie Huberta de Ville, członka jednej z najstarszych rodzin we Francji, przeciw byłej modelce, byłej utrzymance, która wyszła za mąż dla pieniędzy tego starca, ale nie chciała czekać, aż umrze. Jeżeli jednak to był wypadek, sprawa będzie wyglądała inaczej. Nie jesteś zabójczynią, tylko wdową pogrążoną w żałobie. Zastanów się, co wolisz? Bogactwo i wolność, czy gilotynę? Czy go zabiła? Aresztujecie ją? Jedź. Jeszcze raz. Kiedy pan stwierdził, że pan Hovland nie żyje? Przyszedłem z wizytą. Teraz pani, proszę. Słucham. Rozmawialiśmy z mężem i panem de Ville w tym pokoju. Eryk poszedł na górę, żeby się zdrzemnąć. Nagle usłyszeliśmy trzask i znaleźliśmy jego ciało przy schodach. Nie próbowaliście go reanimować? Oczywiście, że próbowaliśmy, ale stwierdziliśmy, że nie żyje. Kiedy i jak poznała pani... pana de Ville?
Znamy się od wielu lat. I pewnie to zbieg okoliczności, że wynajął pan dom tuż obok. Co pan sugeruje? Co sugeruję? Po prostu stwierdzam. To prawda. Nie wiedziałem, że mieszkają tu Hovlandowie. Z pewnością. Dlaczego zwolnił pan służbę 2 tygodnie wcześniej? Inspektorze, pański sposób mówienia mnie obraża. Naprawdę? Proszę więc wziąć pod uwagę to, że znacie się państwo od wielu lat. Pani wychodzi za mąż, za kogoś od niej starszego i dziedziczy po nim znaczną fortunę. Byliście z nim państwo sami, kiedy zginął, powiedzmy, w zagadkowych okolicznościach. Proszę wziąć pod uwagę, do kogo pan mówi. Proszę wybaczyć, ale to, że jest pan Devillem, nie stawia pana ponad prawem. Przy naszych koneksjach może pan stracić pracę. Ma pan jakiś dowód? Proszę nas aresztować. Jeśli nie, proszę przestać nas nękać. Natychmiast. Czy to jasne, inspektorze? Panie Deville. Pan Hovland był sławnym Amerykaninem. Ambasador USA chce, żeby przyjechał pan do Paryża i wszystko mu wyjaśnił. Wtedy będzie mógł odpowiedzieć na pytania rodziny pana Hovlanda, jeśli nie ma pan nic przeciwko temu. Oczywiście, że nie. Madame Hovland? Podjęłaś słuszną decyzję. To ciekawe. Myśli, że coś nas łączy. To wciąż jest możliwe. Trzymaj się z dala ode mnie, draniu. Znajdę sposób, żebyś dostał za swoje. Przysięgam. Strasznie mi przykro. Wiem, jak bardzo go kochałaś. Jeśli mogę ci w czymś pomóc, zaraz do ciebie przyjadę. Dziękuję, Odile. Tak bardzo brakuje mi Eryka. Wypełniłaś szczęściem jego ostatnie dni. Największe szczęście dopiero go czekało. Nasze dziecko. Chyba jestem w ciąży. To powinno być dla ciebie jakimś pocieszeniem. Zostawił ci coś po sobie. Swoją muzykę i dziecko. Na pewno znajdziesz w nich pociechę. Mam nadzieję, że znów cię zobaczę w Paryżu. Na pewno. Co was tak rozśmieszyło? Nic takiego. Co znaczy nic? Pokażcie. Jak możecie? Naprawdę bardzo go kochała. Co za szmatławiec. Daj mi telefon. Uspokój się. Powiedziałem im, co się stało. Jesteś mordercą. Zabiłeś go i chciałeś mnie zgwałcić. Zgwałcić? Chciałem wziąć to, co moje. Nie powinien się mieszać. Nie chciałem go zabić. Ale cieszę się, że nie żyje.
Jeśli mnie oskarżysz, powiem, że ty to zrobiłaś. Nie uwierzą ci. Naprawdę? Jeśli będziesz nalegać, powiem, że przechodziłem obok. To logiczne, ponieważ jesteśmy sąsiadami. Usłyszałem krzyki. Dureń. Czego chcesz? Pieniędzy. Teraz jesteś bogatą młodą kobietą. Rodzina kwestionuje testament. Pieniądze długo pozostaną w Ameryce. Nic jej nie dawaj. Blefuje. Nigdy nie pójdzie na policję. Oczywiście, że pójdzie. Gdyby nie rodzina, sam bym ją do tego namawiał. Ponieważ z przyjemnością wsadziłbym cię do więzienia na resztę życia. Ile? Tyle, żeby założyć własny magazyn mody. 70 milionów franków. To niemożliwe. Mówimy o morderstwie. Twój syn zabił mojego męża. Pomyśl o honorze rodziny Deville. Helen, bądź rozsądna. Teraz Helen, tak? A nie dziwka? Może jednak 100 milionów. Dasz je mojemu adwokatowi jutro w południe. Żegnam, panowie. Wynoś się. Wynoś się z tego domu. Spróbuj zrozumieć, jak bardzo cierpiałem. Brzydzę się tobą. Dzień dobry, Madame Hovland. Jestem doktor Baume. Jest poprawa. Wczoraj byliśmy przerażeni. Szok, krwotok. Doktorze, czy straciłam dziecko? To mogło się zdarzyć. To znaczy? Z badań wynika, że w młodości odniosła pani wewnętrzne obrażenia. To prawda. Podczas wojny, gdy byłam dzieckiem, zostałam zgwałcona. Rozumiem. Być może później wywiązała się infekcja. Jest wiele blizn. Co pan ma na myśli? Przykro mi, ale nie może mieć pani dzieci. Zobaczymy się później. Dziękuję, doktorze. Cieszę się, że cię widzę. Chciałam cię odwiedzić, ale musiałam być przy Edmundzie. Współczuję ci z powodu męża.
Dobrze się czujesz? Tak. Co z Edmundem? Śpi. Co z nim? Z każdym dniem lepiej. Ruchy ma niemal normalne. Ale nie pamięta, co się działo, zanim trafił do szpitala. Nie chciałam cię obudzić. W porządku. I tak za długo spałem. Gdzie byłeś? Byłam daleko, tak jak ty. Wiesz o tym, prawda? Tak. Chcę, żebyś wrócił, Edmundzie. Dawno temu przyrzekliśmy coś sobie. Wtedy było nas troje. Mieliśmy siostrzyczkę Marii, pamiętasz? Nigdy nie zapomnę tego, co powiedziałeś. Jeśli jedno z nas zginie, pozostali nie przestaną szukać. Jeśli jedno z nas będzie potrzebować pomocy, pozostali mu pomogą. Teraz potrzebuję twojej pomocy. Ponieważ spośród tych, których kocham, opuściłam tylko ciebie. Dlaczego cię nie pamiętam? Ponieważ twój umysł męczą koszmary. Chciałabym go wypełnić miłością. To jest pierścionek ślubny naszej mamy. Pamiętasz naszą rodzinę? Wszyscy tak bardzo się kochaliśmy. Stanowimy jedność. Na zawsze. Bez względu na wszystko. Jestem warunkowo przyjęty na uniwersytet. Czeka mnie dużo pracy. Wkrótce wszystko nadrobisz. Doktor mówi, że już nie potrzebuje dalszej terapii. No i jest duża poprawa. Też mi to mówił. Nadszedł czas, abym złożyła pierwsze śluby zakonne. Nie rób tego. Muszę. Zawsze tego chciałam. To sposób na służenie Bogu. Nie chcę cię stracić. Jeśli będziesz mnie potrzebował, możesz na mnie liczyć. Potrzebuję cię, ale inaczej. Nie mów tak. Zaczekaj. Na to potrzeba czasu. Boję się, że czekanie utrudni podjęcie decyzji.
Jest tu kto? Jestem tutaj. To ja. Mój pierwszy fotograf. Przecież wiesz, że już mam pracę. Kawy, wina? Może jakiegoś sera? Kawy. No, no, całkiem nieźle. Jacques, ile ci płaci Vogue? $5,000 miesięcznie. Dam ci 10, a gdy ruszymy ze sprzedażą 15. To będzie za kilka miesięcy, nie tak długo. Nie masz jeszcze mebli. Ale mam pieniądze, możesz je szybko stracić, nie mam zamiaru. Darzę cię ogromnym szacunkiem. Dopiero wchodzisz w ten trudny biznes. Każdy kiedyś zaczynał. Za pieniądze chcę mieć najlepszy towar. Mam kontrakt z Lubą Czeriną. Masz Lubę? Tak, jesteś pod wrażeniem, co? Jest najlepszym redaktorem w Europie. Jak ją wykradłeś? Tak jak ciebie, podwoiłam stawkę. Chcę mieć pełny nadzór nad fotografią. W porządku, ale pod jednym warunkiem. Kontrakt na wyłączny, żadnych hałtur, ani pod swoim, ani pod innym nazwiskiem. Pracujesz tylko dla mnie. Zgoda? Zgoda. To ona. Cieszę się, że cię widzę. Ja też. Wejdź. Znasz Jacquesa Danversa? Oczywiście, jestem twoją wielbicielką. Co u ciebie? Przeszłaś do couture. Jestem pod wrażeniem. Nie traktowałam poważnie Mademoiselle Ginot, dopóki nie powiedziała, że ma ciebie. Naprawdę? To prawda? Stworzymy najwspanialszy zespół. Jacques, pełnisz honory domu. Napijemy się szampana. Chyba powinnaś wznieść toast, Luba. Z przyjemnością. Za couture. I za was. Jest pan pewny, że pułkownik SS von Eiderfeld to ten sam oficer gestapo, którego pan spotkał w Paryżu? Tak. W takim razie zobaczymy, co można zrobić. Cześć, Jacques. Co robisz? Idę na rozmowę kwalifikacyjną z technikami. Nie zrobiłeś tego wczoraj? Przestań mnie pilnować, caryco. Nie jestem twoim asystentem. Trzy kopie i żadnych retuszów. Caryca, to lubię. Nadchodzi rewolucja. Dzwoni pan Müller z Wiednia. Połącz mnie. To ja, Otto. Dzwonię z Wiednia. Chyba go znalazłem. Kiedy przyjedziecie, żeby go zidentyfikować? Jak tylko zarezerwujemy bilety. Je tu obiad prawie codziennie, przy tamtym stoliku. Nazywa się Karl von Eiderfeld. Z bogatej rodziny prowadzącej duże interesy. Używa swojego nazwiska? Zmienił po wojnie, ale stwierdził, że nic mu nie grozi, mimo że łączono go z różnymi zbrodniami, jak masakra ludności wiejskiej na froncie wschodnim.
Dzień dobry, Ryszardzie. Przyszedł. To on? Tak. No to go mamy. Co robimy? Postawimy go przed sądem. Świat nie może zapomnieć tego, co zrobił. Jego ekstradycja stwarza wiele problemów. Musi stanąć przed tutejszym sądem. W czym problem? Wielu Austriaków podtrzymuje mit, że narzucono im nazistowską ideologię. Chcą zapomnieć, że wielu z nich było w Gestapo, SS i szwadronach śmierci. Nie zapomną zeznania Edmunda. Niektórzy spróbują. Liczba skazań w Austrii jest mniej niż zadowalająca. Trzeba też wziąć pod uwagę zdrowie Edmunda. Wiele pan przeżył, a może pan trafić na nieprzychylny sąd i krzyżowy ogień pytań. Zrobię wszystko, co konieczne. Zaczniemy od prokuratora generalnego. Nie trzeba. Na mój koszt. Możemy już iść? Dzień dobry, majorze von Eidrefeld. Jeden, 4 miesiące później. Na podstawie zebranych dowodów udowodnimy, że Karl von Eidrefeld, oficer SS, świadomie popełnił bestialskie zbrodnie, o które jest oskarżony. Pamiętając o niezwykłym przebiegu jego służby wojskowej, dochodzimy do konkluzji, że Karl von Eidrefeld był dobrym żołnierzem. Toczyła się wojna, spełniał swój obowiązek i nic więcej. Proszę o zachowanie spokoju. Panie Johnson, w 1946 był pan kapitanem w amerykańskiej armii? Tak jest. Kiedy po raz pierwszy usłyszał pan o zamku Bartham? W 1946 służyłem w amerykańskim sądzie wojskowym, który przesłuchiwał strażników z obozów koncentracyjnych. Jednym z oskarżonych, jak się nazywał? Alfred Werner. Powiedział, że przeszedł szkolenie w ośrodku. Właściwie to był kurs masowej zagłady, ludobójstwa. Mieścił się w średniowiecznym zamku Bartham we wschodniej Austrii. Czy chodziło o konkretne ofiary w zamku Bartham? Tak. Celem nie byli Żydzi, Cyganie czy Słowianie. To mieli być Aryjczycy, Niemcy, Austriacy, później Francuzi, więźniowie i przymusowi robotnicy. Dlaczego tylko Aryjczycy? Taka była idea. Jeżeli uczeń bez skrupułów mógł torturować i zabić Aryjczyka, bez problemu mógł zabić Żydów czy Untermenschen, jak mawiali, czyli podludzi. Wie pan, jak się nazywał komendant zamku między 1944 i 1945 rokiem?
Tak. To oskarżony Karl von Eiderfeld. Dobrze się zaczęło, prawda? Czekam, co powie Eiderfeld. Zobaczymy, co będzie dalej. Mademoiselle Gino, możemy porozmawiać? Proszę trzymać się od niej z daleka. To może zainteresować panią i pani brata. Dobrze, idźcie, zaraz do was dołączę. Gratuluję pani wytrwałości. Doskonale panią pamiętam. Doprawdy? Tak. Panią i pani brata. Z przesłuchań w Chartres. Byliście bardzo odważni. Żałuję, że naraziłem was na cierpienie. Czego jeszcze pan żałuje? Zamordowania mojej matki? Wysłania mojej siostry na śmierć? Tego, co zrobił pan Edmundowi? Żałuję całej tragedii wojny. Ale nie zmienimy przeszłości. Możemy jedynie powstrzymać ból, który wciąż odczuwamy. Czego pan chce, panie von Eiderfeld? Zemsta niczemu nie służy. Chcę to pani wynagrodzić, oszczędzając wstydu sobie i tym, których kocham. Mademoiselle Gino, jestem bardzo bogaty. Proszę zapomnieć o wendecie. Wraz z bratem będzie pani finansowo zabezpieczona do końca życia. Oczywiście, ale najpierw musi pan przed sądem przyznać się do winy i zaakceptować karę, na jaką pan zasługuje. To moi rodacy, nie sądzę, żeby mnie skazali. A ja myślę, że skażą. Powinienem pozbyć się pani jeszcze w Chartres. Szkoda, że pan tego nie zrobił. Kiedy był pan w zamku Bartham? Wysłano mnie tam wiosną 1945 roku. Dlaczego? Byłem w obozie pracy w Niemczech. Pracowałem w kamieniołomach. Miałem wypadek. Byłem ranny. Nie mogłem pracować. Wysłano mnie do zamku Bartham wraz z 6 francuskimi więźniami i 2 kobietami. Czy pułkownik von Eiderfeld zapamiętał pana z wcześniejszego spotkania we Francji? Tak. Jak zareagował? Powiedział, że to bez znaczenia, czy jestem Edmundem Gino, bo i tak umrę. Powiedział, że każdy przysłany do zamku więzień umrze. Czy widział pan, jak pułkownik von Eiderfeld osobiście kogoś zabił? Tak. Może pan o tym opowiedzieć? Pierwszy raz widziałem zaraz po przyjeździe. Staliśmy na dziedzińcu. Von Eiderfeld przyszedł na inspekcję nowego transportu. Naszej grupy. Czułem potworny odór z krematoriów. W powietrzu unosiła się gęsta sadza. Jedna z kobiet nie mogła powstrzymać kaszlu. Ten unoszący się odór tylko wzmagał jej kaszel. Kazał jej przestać, ale nie mogła. Nie mogła zatrzymać kaszlu, więc ją zabił. Jak? Wziął od strażnika bagnet i przebił jej gardło. Proszę mówić.
Następnym razem, gdy znaleźliśmy się w pomieszczeniach, gdzie przeprowadzali eksperymenty, było nas czterech. Przywiązali nas do stołu. Wstrzykiwali nam coś, żeby sprawdzić, ile wytrzymamy. Jak długo wytrzymamy ból, zanim stracimy przytomność. Gestapo interesowało się wynikami tych eksperymentów, ponieważ dzięki nim mogliby przedłużać przesłuchania z użyciem tortur. Nasze krzyki były tak głośne, jeden ze strażników zapytał, czy grozi mu za to jakaś kara. I wtedy von Eiderfeld zastrzelił go. Nie mam więcej pytań. Jutro pytania strony przeciwnej. Byłeś dzisiaj bardzo silny. Jestem z ciebie dumna. Nigdy bym taki nie był. Nieprawda. Myślę, że tak. Ale nie dlatego cię kocham. Kocham cię, bo jesteś miłą, piękną i łagodną kobietą, która jest częścią mojego serca i duszy. Nie mogę. Oczywiście, że możesz. Przesunęłaś złożenie ślubów, ponieważ czujesz to samo, co ja. Czy dlatego? Tak. Modliłam się, żeby mieć siłę. Żeby się ode mnie odwrócić? Tak. Ale twoja modlitwa nie została wysłuchana, ponieważ nie to jest ci pisane. Jean, chcę, żebyś wyszła za mnie. Po prostu nie mogę. Zastanów się. Proszę. Obiecujesz? Tak. Mówi pan, że stracił pamięć. I uważa pan, że pamięta swoje spacery na zamku Barthel? Tak. Aż do wyjazdu nazistów w 1945. Jak długo trzymali pana Rosjanie? 5 lat. A potem, kiedy odnalazła pana siostra? 9 lat później. I jeszcze pół roku temu uważał się pan za katatonika. Nie wiedział pan, kim jest. To prawda. To bardzo dziwna i wygodna choroba, panie Gino. A może całą tę opowieść o zamku Barthelm zasugerowali panu Rosjanie albo Francuzi? Może przez pańską siostrę, mademoiselle Gino? A może to tylko czysta fantazja i nigdy pan nie był w zamku Barthelm? To się zdarzyło. I byłem tam. Przekonamy się. Nie mam więcej pytań. Ile miała pani lat, gdy doszło do domniemanego gwałtu? Domniemanego? Przecież nie ma naocznych świadków, prawda? Ile miała pani lat? 13. Nie ma też świadków śmierci pani matki, podobno pobitej przez pana von Eiderfelda ze skutkiem śmiertelnym. Był ze mną mój brat Edmund.
Oboje zeznaliście, że nic nie widzieliście ze swojej kryjówki. Według raportów Centralnego Szpitala w Paryżu, sekcja wykazała, że pani matka zmarła śmiercią naturalną. Poroniła i wykrwawiła się na skutek bestialskiego pobicia z rozkazu von Eiderfelda. To pani tak uważa. Dochodzę do przekonania, że przez lata dojrzewała pani do takiego przeświadczenia. Postanowiła pani zemścić się na panu von Eiderfeldzie. Czy nie o takie postanowienie tu chodzi? Tak. Przysięgłam sobie, że dosięgnie go sprawiedliwość. Sprawiedliwość? Czy kara za domniemane zbrodnie? Zarzucam pani, że po odnalezieniu Edmunda, tego cudownego, chorego i czystego umysłu, uczyniła pani z niego narzędzie swojej zemsty. Przekonała go pani albo zmusiła, żeby powiedział, że był w zamku Bardhelm i był świadkiem zbrodni, których nie było. Nie ma nawet śladu dowodów, że kiedykolwiek tam był. Ten cudowny i chory umysł nie należy do Edmunda, tylko do pana. Te zbrodnie są faktem. Jeśli jest sprawiedliwość, von Eiderfeld za nie zapłaci. Proszę o spokój. Panie von Eiderfeld, zapytam wprost. Czy kiedykolwiek był pan w zamku Bardhelm? Niestety tak. Od lipca 1944 do końca wojny. Jakie były pańskie obowiązki? Zarządzałem administracją obiektu. Zarządzał pan administracją? Tak. Kierowałem intendenturą i pełniłem nadzór nad personelem wojskowym. Czy miał pan jakiekolwiek kontakty z więźniami? Nie. Słyszał pan Edmunda Gino, który zeznał, że popełnił pan wiele zbrodni. Słyszałem jego zeznanie. Tak. Czy mówił prawdę? To wytwór wyobraźni albo złośliwe kłamstwo. Czy widział pan Edmunda Gino w zamku Bardhelm? Nie. Czy pamięta pan, żeby kiedykolwiek tam był? Nie. Nigdy tam nie był. Czy więźniowie zamku Bardhelm byli jakoś identyfikowani? Tak. W jaki sposób? Tuż po przybyciu do zamku więźniom tatuowano sześciocyfrowy numer identyfikacyjny na prawej ręce. Wszystkim więźniom? Tak. Czy mogę sprawdzić rękę świadka Edmunda Gino? To nie jest konieczne. Nie mam tatuażu. Po eksplozji w kamieniołomach miałem poparzone ręce. Dlatego wysłano mnie do zamku. Strażnicy nie mogli zrobić mi tatuażu. Wypalili mi więc znamie rozgrzanym żelazem. Czy zapadł werdykt? Tak. Proszę przedstawić werdykt sądowi. Uznaliśmy oskarżonego winnym zarzucanych mu czynów. Karl von Eiderfeld. Ława przysięgłych uznała pana winnym zarzucanych mu czynów. Pozostaje nam tylko ogłosić przewidzianą przez prawo karę za zbrodnie, o które został pan oskarżony. Niniejszym zostaje pan skazany na dożywotnie więzienie. Wykonywałem tylko swoje obowiązki. Jako dobry żołnierz.
Gdzie to uczcimy? Tu czy w Paryżu? W Paryżu. Ja i Jean pobierzemy się tam. To prawda? Tak. Cudownie. Moje gratulacje. Mademoiselle Gino. To jeszcze nie koniec. Nie uwolnicie się ode mnie, dopóki żyjecie. Pani cierpienia z dzieciństwa będą rajem w porównaniu z tym, co z panią zrobię. To jesteśmy. I co ty na to? Cudowny. Czekaliśmy na państwa. Witamy. Mogę, panie Gino? Dwa lata później. Więcej wdzięku. Tak, to mi się podoba, piękno. Więcej uczucia. To wydanie plasuje nas na trzecim miejscu największych magazynów mody w Europie. Wyjaśnij nowo przybyłym, w jakim kierunku zmierzamy. Lata 60. będą ponure, pełne wojen i przemocy. Kobiety będą przed nimi uciekać w piękno i frywolność, a zapewni im to couture. Dobry wieczór, rzekł. Odil, piękna kreacja. Witaj, kochanie. Zachowanie tego dzieła to prawdziwy dowód miłości. Musisz tego wysłuchać. Nie mogę się doczekać. Twój magazyn mocno do przodu. Na następnym pokazie posadź nas w pierwszym rzędzie dla prasy. Muszę? Jesteś nieco arogancka, Luba, ale pomyślę o tym. Musisz się do nas przyłączyć. Lepiej nie. W przerwie wypijemy szampana. To z przyjemnością. Na razie. Co z Edmundem i Jean? Nie wiem, dlaczego się spóźniają, ale na zdrowie. Jest tam kto? Jean, wait. Zaczekaj. Let me help. Pomogę ci. I'll get help, Jean. Wezwę pomoc. Okay. Wszystko będzie dobrze. Wiadomość dla pani. O mój Boże. Bardzo z nią źle. Co się stało? Chyba za wcześnie na poród. Nie chodzi o przedwczesny poród, to zatrucie ciążowe. Boję się, że umrze. Doktorze Durand, to moja siostra Helen. Witaj, Jean.
Wszystko będzie dobrze. Wkrótce wrócisz do domu. Nie. Już nie wrócę do domu. Nie mów tak. Jean, nie poddawaj się. Masz dla kogo żyć. Kochana Helen, wciąż waleczna. Sugeruję cesarskie cięcie. Nie. Sam pan powiedział, co stanie się dziecku. Im dłużej poczekamy, tym lepiej. Ale pani stan się pogarsza. Nie zgadzam się. Musicie ratować moje dziecko. Edmund, we must wait. Musimy poczekać. Mogę przez chwilę zostać z żoną sam na sam? Oczywiście. Musisz się zgodzić na operację. Posłuchaj Edmunda. On cię kocha. Nie opuszczaj mnie. Chcę być z tobą. Dałeś mi tyle szczęścia. Nie sądziłam, że mogę być taka szczęśliwa. Więc zgódź się dla nas. Nie mogę. Bóg decyduje, kto będzie żył, a kto umrze. Zawsze będę cię kochać. Rozumiesz? Helen... Jeśli Bóg pozwoli urodzić się dziecku, pomóż Edmundowi je wychować. I kochaj je, jak swoje. Przyrzekasz mi to? Tak, Jean. Przyrzekam. Módl się za dziecko i za mnie. Monsieur Junot, pańska żona urodziła córkę. Zdaniem lekarzy dziecko przeżyje. A Jean? Przykro mi. Pani Junot odeszła kilka minut temu. Zamek Vincennes, Francja. Dobrze, że pan jest. Jak się czuje? Trudno powiedzieć. To straszne. Mogę? Tak, ale nie za długo. Wróciłem na zamek Vincennes, ojcze, żeby tu zostać. Bardzo za nim tęskniłem. Ale teraz to wszystko będzie moje. Razem z rezydencją przy Rue Maillot, gdzie zabawiałeś się z kobietami. Ale już nie będziesz miał kobiet. Co? Nawet nie możesz mówić? Jaka szkoda. Ale taka jest kolej rzeczy, ojcze. Widzisz, nawet prawdziwi mężczyźni umierają, a ich synowie dziedziczą wszystko. Kobiety też. Żegnaj,
Ojcze. Wenecja. Tyle razy cię prosiłem. Daj nam zielone światło. O nie, nic z tego nie będzie. Cześć, Luba, jak leci? Dawno tu jesteś? Jakąś godzinę. Dobrze, że przyszłaś. Co u Jacques'a? Robi wszystko, tylko nie zdjęcia. Martwię się o wrześniowy numer. Chyba muszę z nim porozmawiać. Bardzo proszę. Świetnie, ale pochyl się inaczej. Dobrze. Co tu robisz? Po prostu patrzę. Przysłała cię Luba? Martwi się o wrześniowy numer. Nigdy cię nie zawiodłem. Caryca wszystkich ponagla. Ale ja się nie dam. Kiedy tylko to robi, idę pod prąd. Rozumiesz? Tak. Ale musimy porozmawiać. Dobra, porozmawiajmy. Jest tu 5 stron ze zdjęciami modelek na tle erupcji Etny. To był mój pomysł. Podpisałeś się pod nim i zamieścił je nasz konkurent. Dlaczego? Potrzebowałem forsy. To śmieszne, płacę ci fortunę. Już ją wydałem. Ale to nie dlatego wziąłem to zlecenie. Chciałem udowodnić, że jestem Jacques'em Danversem, a nie własnością Hélène Jeannot. Nigdy nie dałam ci tego odczuć. Jeśli tak mówisz, to znaczy, że nie widzisz, co się z tobą dzieje. Już nie jesteś dziewczynką, którą poznałem na Montmartre. Kochałem ją, ale nie ciebie. Ty jesteś autokratką, która chce decydować o wszystkim. Przepraszam. Chciałem ci to powiedzieć, ale widać, wybrałem złą drogę. Odejdę, jeśli tego chcesz. Nie chcę. Rozumiem i przyjmuję twój punkt widzenia, ale przyrzeknij mi, że to już się nigdy nie zdarzy. Przyrzekasz, stary przyjacielu? W porządku. Nadal przyjaciele? Tak. A teraz weźmiesz się do robienia zdjęć? Jasne. Czekałem na odpowiednie światło. Może byś wrócił do pracy? Ja zapłacę, tylko wypiję kawę. Praca bez rozrywki robi z Jacques'a nudziarza. Chwila. Jutro jesz lunch na jachcie Zino. Zdążysz? Jeśli nie, to będzie moja wina. Wątpię. Powodzenia, kochanie. Pardon me. Mam nadzieję, że nie jestem zbyt nachalny, ale od jakiegoś czasu obserwuję panią. Zauważyłem. Proszę wybaczyć. Nie chciałem być nachalny. Mogę się przedstawić? Marcello Ditri. Jestem z Mediolanu. Hélène Jeannot. Piękne imię dla pięknej kobiety. Mogę? Miałam już iść, ale proszę. Zawsze uważałem, że to najpiękniejszy widok na świecie. Z pewnością. Zna pani Wenecję? Nie, jestem tu pierwszy raz. Często tu przyjeżdżam, żeby odświeżyć duszę. Czym się pan zajmuje w Mediolanie, panie Ditri? Nie warto o tym mówić. Musi pani zobaczyć dom Byrona. Tam. Nie, poeta miłości. Patrząc na panią, przypominam sobie te słowa.
Idzie zatopiona w pięknie, niczym noc, w bezchmurnej aurze i rozgwieżdżonych niebiosach. Piękne słowa, to prawda. I bardzo do pani pasują. Dziękuję. Proszę wybaczyć śmiałość, ale byłbym szczęśliwy, gdybym mógł pokazać pani co nieco tego wieczoru. Cóż, byłoby mi bardzo miło. Pani pozwoli? Zarezerwowałem. To jest Lubaczerina Marcello Ditri. Proszę usiąść. Może szampana? Troszeczkę. Luba jest moją przyjaciółką i współpracowniczką. A więc prowadzicie panie jakieś interesy? Wystarczy tego, Marcello. Dobrze pan wie, kim jesteśmy, tak jak my wiemy, co pan robi. Wiemy, że pańskie pismo Girl jest na skraju bankructwa, chociaż wspierały pana bogate i, powiedzmy to, dojrzałe kobiety. Powiedziałem, że nie warto o tym mówić. A dokształcać mnie? Nie. Zainteresowałem się panią jako kobietą. Nie wiedziałem, kim pani jest, dopóki nie poznałem nazwiska. Ale nawet wtedy nie myślałem o robieniu z panią interesów. Dopóki nie pozna mnie pan lepiej. Jeśli sugeruje pani. Czego pan chce, pani Ditri? Pożyczki. Pokaźnej, oczywiście. Tylko taka wchodzi w rachubę. To pokrywa się z tym, co słyszeliśmy. Ma pan świetne relacje z pracownikami i agencjami reklamy. Ale jest jeden problem. Nikt nie chce kupować pańskiego magazynu. Myśleliśmy o wejściu na włoski rynek. W zamian za wpłacone z góry pieniądze przejmiemy Girl, zmienimy tytuł na Couture Italiana i będziemy sprawować kontrolę artystyczną. A co ze mną? Może pan być redaktorem naczelnym włoskiego wydania Couture. Jeśli ukaże się włoskie wydanie, stanę się figurantem, marionetką, ale bogatą. Mam swoją dumę. Ale też znacząco zaliczkę, wysokie wynagrodzenie i 10% zysków ze sprzedaży. To niemożliwe. Woli pan być bankrutem? 50%. 25%. Kiedy zaczynamy? Gdy sporządzimy kontrakt. Świetnie. Jeśli już mam być dziwką, to szczęśliwą. Zabieram panie na kolację. I do łóżka, jeśli tylko chcecie. Kolacja wystarczy, Marcello. I co? Zakłady metalowe w Stuttgarcie są do nabycia na interesujących warunkach. Na pańskim miejscu nie wahałabym się. Zrób jak mówisz. To będzie świetna baza operacyjna.
Co mówią adwokaci o moim zwolnieniu? Że to będzie już wkrótce. Kiedy? Pańscy wpływowi ludzie wciąż nad tym pracują. Kiedy? Trzeba uśpić czujność opinii publicznej. Kiedy? Mówią, że wkrótce. Świetnie. Nadal pracują nad dossier Lenjino, jak pan rozkazał. Jedyne, co pozwala mi tu wytrzymać, to nadzieja na wyrównanie rachunków z Helen Juno. Pomogę pani. Thank you. Hello. Momento. Cinque minuti. Me ne vado. Domani. Helen, kochanie. Zino, miło cię znów widzieć. Witaj na pokładzie. Nie przegapię najlepszego obiadu na świecie. Poznaj moich przyjaciół. Odette Sinclair, Helen Juno. Widziałam, jak pani tańczy, brawo. A ja czytałam couture, bravissimo. Usiądźcie, przyniosę drinka. David. Co się stało? Vietcong wziął mnie do niewoli. Leciałem na obserwację wojsk. Nasz helikopter rozbił się na terenach wroga, tylko ja przeżyłem. Nikt nie wiedział, że żyję. Uciekłem po 9 latach. O Boże. Przez te wszystkie lata? Nie chciałem nagle wkraczać w twoje życie, więc napisałem wiele listów. Nie dostałam ani jednego. Myślałem, że dostałaś. Ponieważ nie było odpowiedzi, pomyślałem, że jest już za późno. Nigdy nie przestałam cię kochać. Mamy tyle do nadrobienia. Wciąż jesteś w wojsku? Nie, w mojej rodzinie byli sami politycy. Jestem kongresmenem. Może będę senatorem. Muszę być na prawyborach. To cudownie. Jesteś żonaty? Nie. Byłem zaręczony z piękną dziewczyną. Z rodziny Richmondów. Świetna partia. Ale zerwałem. Dlaczego? Nie kochałem jej. Czytałem o śmierci Hovlanda. To był niezwykły człowiek. Muzyka, którą napisał dla ciebie, jest piękna. To prawda. Widzę w niej ciebie. Musiał cię bardzo kochać. To prawda. Po jego śmierci odkryłam, że jestem w ciąży, ale poroniłam. Powiedziano mi, że nie mogę mieć więcej dzieci. Następna pamiątka po wojnie. Przykro mi. Ale oboje przeżyliśmy. Moglibyśmy osiągnąć więcej. Chcę być z tobą. Tak bardzo chcę, żebyś była szczęśliwa. Pobierzmy się. Słucham? Pobierzmy się. Czy przypadkiem wino nie uderzyło ci do głowy? Nie. A tobie? Nie.
Nie? To znaczy tak. Wyjdę za ciebie. Mogę przeszkodzić? Chyba dobrze się bawicie. Jest coś, co chcielibyście nam powiedzieć? Zamierzamy się pobrać. Taką miałem nadzieję. Chcą się żenić. Kto będzie szefem Couture Italiana? Oczywiście ja, Marcello Ditri. Z wyjątkiem jednej małej kolumny. Postanowiłem dodać też podtytuł Słowo z Paryża. Co jest celem Couture? Poprzez specyficzny punkt widzenia chcemy dotrzeć do Włoszek. Na jednej małej kolumnie to tylko cząstka, co do reszty będziemy służyć radą. A ja będę służyć radą Couture w sprawach włoskich. Prawda jest taka, że świat mody to nie tylko Francja. Istnieje rywalizacja między Francją i Włochami. Dlatego znawca włoskiej mody, Marcello Ditri, musi być wzięty pod uwagę. Dziękuję Państwu. Ten Marcello jest okropny. Nawet nie zdmuchnie domku z kart. To go przerasta. Zapomnij o nim. Cieszmy się Wenecją w deszczu. Po tym, jak przez godzinę słuchałam tego bufona, zetnij mu głowę. Caryco, ty też jesteś przeciwko mnie? Jesteś ze mną, nie z Ditri. Nie musisz grać, carycy. Jaka mam być? Taka, jaka jesteś, piękna i wrażliwa. Czego się obawiasz? Wielu rzeczy. W życiu zawodowym, osobistym. I takich chwil jak ta. W takich chwilach jak ta jesteśmy tylko dla siebie. Już od dawna jesteśmy sobie potrzebni. Jednak wspomnienie Pożan zostanie. To prawda. Ale nie mogę ciągle żyć przeszłością. Mówiłeś, że bierze. Tu nie jest tak jak w Paryżu, ale robimy co możemy. Świetnie sobie pani radzi. Kocham ten dom i wszystko, co ma związek z Virginią. Urocze krajobrazy i piękne domy to nie wszystko.
Mamy dużo problemów. W okręgu Davida farmerzy mają kłopoty finansowe. Zamyka się fabryki. Słyszałam to od Davida. Wiem, że ma ważną misję i zrobię wszystko, żeby mu pomóc. Trudno będzie to połączyć z obowiązkami w Europie. Postaram się dostosować. Oboje się postaramy. Znajdziemy rozwiązanie, mamo. Łatwo powiedzieć, trudno zrobić. Wkrótce się dowiemy, weźmiemy ślub pod koniec sierpnia. Będę z tobą szczera. Narażasz swoją karierę. Nie mów tak, mamo. Daj mi skończyć. W naszej rodzinie nie było prezydenta. Razem z ojcem Davida myśleliśmy, że nim zostanie. Wyobraża go pani sobie jako prezydenta? Oczywiście, że tak. A siebie jako żonę prezydenta? Jako żonę Davida. A jako żonę prezydenta? Proszę wziąć pod uwagę, kim pani jest. Pani Westfield, jestem szanowaną kobietą biznesu. Prowadzę dużą, dobrze prosperującą firmę. Myśli pani, że o tym będą mówić podczas kampanii wyborczej? A może o pani podejrzanej roli w związku ze śmiercią Erika Hovlanda? Albo o pani jako paryskiej modelce i utrzymance? To mocno skrzywiony obraz jej życia. Nie bądź naiwny. Twoi przeciwnicy nie będą grać fair. Posłużą się panią, żeby pokonać go w listopadzie. A pokonany kongresmen już niewiele zrobi w polityce. Chcę poślubić Helen. Jeśli chcą mnie oczerniać, będę z nimi walczył. Przyjechał pan Dufree. Mówi, że oczekują pana na zebraniu komitetu. Powiedz mu, że nie przyjadę. Musisz. Przecież im obiecałeś. Jeśli chodzi o mnie, sprawa jest zamknięta. Data ślubu jest ustalona, mamo. Dobrze, Davidzie. Napijemy się kawy w bibliotece? Będzie mi bardzo miło. Nasza rodzina ma prawie 300 lat. Jej korzenie sięgają czasów kolonialnych. To byłaby tragedia, gdyby nasz ród wygasł. Nie wygaśnie. David mówił, że nie może pani mieć dzieci. Niestety to prawda. Ale chcemy adoptować. To nie ta sama krew. Nie. Nie ta sama. Pani Westfield, David mówił, że po powrocie z Wietnamu napisał do mnie wiele listów. Nigdy ich nie dostałam. Czy ma pani z tym coś wspólnego? Przyznaję się do winy. Chciałam tylko ochronić go przed panią. Będę szczera. Wiem, o jakie poświęcenie panią proszę. To małżeństwo zniweczy jego przyszłość i pozbawi dzieci, których tak pragnie. Straci wszystko, dlaczego żył. Jeżeli go pani kocha, nie wierzę, aby pani tego chciała.
Wiem, o jakie poświęcenie panią proszę. To małżeństwo zniweczy jego przyszłość i pozbawi dzieci, których tak pragnie. Straci wszystko, dla czego żył. Bardzo elegancki, bardzo paryski. Uroczy. Francuski XIX wiek jest naprawdę świetny. Rozkmurz się, Zizi. Obiecaliśmy sobie, że będziemy się bawić. Wiele sobie obiecywaliśmy. Może teraz dotrzymamy słowa? Ja zawsze dotrzymuję. Zizi, pracujemy nad tym, czy nie? Mam swoją działkę. Po spotkaniu pojedziemy na wieś, żeby się poznać na nowo. Zobaczymy. Odkąd zobaczyłam w Nowym Jorku państwa pracę, uwielbiam je. Każdy zaprojektowany przez was obiekt jest piękny. To miło, że tak szybko przylecieliście. Chce pani podbić Amerykę, to wielki kraj. Nie traciliśmy czasu. Projekt powinien się pani podobać. Wydawnictwo Gino może zająć kilka pięter. Resztę można wynająć. Niesamowity, jest taki nowoczesny i oryginalny. Podoba mi się. Jest super działka przy Lexington. To będzie kosztowna inwestycja. Nic na to nie poradzimy. Mówimy o wieżowcu w centrum Manhattanu, za który trzeba zapłacić. Proponuję nazwę Juno Tower. Najpiękniejszy obiekt w Nowym Jorku dla być może najpiękniejszej Europejki. Dziękuję, panie Bryant. Steve, czuję, że dobrze byśmy się rozumieli. Mam taką nadzieję. Spójrzmy na projekt. Na najwyższym piętrze może być apartament. Mogę do pani mówić, Ellen? Słowo mademoiselle jest dla mnie trochę przesłodzone. Oczywiście. Jedyny sposób, żeby zebrać pieniądze, to wejść na giełdę, wypuścić akcje i sprzedać je. Co w tym złego? Nic. Ja sam wykupię akcje za $2 miliony. Cudownie. Mój mąż ma na myśli odliczenie 2 milionów od honorarium, ale najpierw musimy to przemyśleć. Właśnie. Wejście na giełdę to utrata kontroli nad całością. Ale jeśli chcemy być w USA, to jedyna możliwość. Zgadzam się. Świetnie. Budujemy Juno Tower. Spóźniłaś się. Przepraszam, byłam u pańskich prawników. Coś się stało? Kupili zakłady metalowe w Stuttgarcie. Aż do pańskiego zwolnienia będzie nimi zarządzać spółka powiernicza. A co z moim zwolnieniem? Ustalili datę? Obawiam się, że sprawa się komplikuje. Zamek śmierci. Na razie pańskie zwolnienie jest niemożliwe. Idioci. Tak mi przykro. Wybacz mi.
Gdzie się tego nauczyłaś? Czego? Wchodzisz i zatrzymujesz czas. Długo myślałeś nad tym zdaniem? Od wybudowania Juno Tower. Pochlebiasz mi? O to mi chodziło. Nie jestem w nastroju do słuchania komplementów. Problemy? Mam kiepski dzień. Może da się coś zrobić. Zagraj sam. Czego się napijesz? Bourbona z lodem. Lubię takie dziewczyny. Skoro zanosi się na wieczór szczerość, może opowiesz mi o sobie i Zizi? Poznaliśmy się na architekturze. Pracowałem z nią od zawsze. Nasze życie małżeńskie zwietrzało dawno temu. Przeżyłem dzięki przelotnym romansom. Sądzę, że ona przeżyła, robiąc mi wymówki. Nie mogę już tak żyć. Co jest powodem tej zmiany? Ty. Kocham cię do szaleństwa. Zakochałem się w tobie od pierwszego wejrzenia. Długo nie chciałem się do tego przyznać. Trochę mnie to przeraża. Myślę, że czujesz to samo. Mam rację? Oczywiście, że masz rację. Żadnego zaangażowania. Przyjedź w ten weekend na wyspę, potem zobaczymy. Do twojego okrytego złą sławą domu? To znaczy, to tam sprowadzasz kobiety. Może byś to zmieniła. Może. Ale to mnie nie interesuje. Zawsze jest nadzieja. Tak. Wenecja, 1982 rok. W Wenecji wiele się dzieje, ale to wydarzenie jest szczególne. Spektakularne przyjęcie na cześć Marcella Dietri i Couture Italiana. To czarny kawior. Prosiłem o złoty. Wyrzućcie to. Wiedziałam. Marcello, moje gratulacje. Co za impreza. Zawsze musisz przekonać się naocznie. Oczywiście. Bawcie się dobrze. Co ja tutaj robię? Przejechałam 5000 kilometrów, żeby poznać kobietę, z którą sypiasz. Nie sypiam z Helen Junot. To tylko relacja zawodowa. Nasze interesy z nią skończyły się dawno temu. Dlaczego tu jesteśmy? Płyniemy na imprezę. 5000 kilometrów na imprezę. Mogłaś zostać w domu. I zostawić cię z nią? Pięknie. Zizi, masz talent do psucia dobrej zabawy. Dobrałeś złe kolory do tej imprezy. Powinna być czerwień jak krew.
Ciągle narzekasz, Fabrizio. Ciesz się życiem jak ja, za pieniądze, które mi ukradłeś. Nie powinieneś tak mówić, zwłaszcza głośno. Ktoś może to źle zrozumieć. Zachowuj się dyskretnie. To my płacimy, a Marcello spija śmietankę. Po co to robimy? Chcę podbić stawkę za reklamę. Couture Italiana wciąż zwiększa nakład. Myślisz, że może podnosić ceny, kiedy chce? Wiem. Coś mi tu nie gra, Luba. Kamienie są przepiękne. Wyglądają jak prawdziwe, cudowne. Zizi, Steve, przyszliście. Piękna suknia, jak zwykle pełna prostoty. Dzięki za zaproszenie. Był cały podekscytowany. Godzinami stroił się dla ciebie. Powinnam do tego przywyknąć po 5 latach budowy Tower. Spędzaliście miło czas w apartamencie. Może to strata czasu, ale tyle razy mówiłam ci, że ze Steve'em łączy mnie tylko biznes i przyjaźń. Prawda? Oczywiście. Wspaniale. Czyli muszę się uspokoić, tak? Trzymam cię za słowo. Chyba powinniśmy się napić. Świetnie, przecież po to przejechaliśmy 5000 kilometrów. Spróbuj Linkini. Podobno jesteś saksofonistą, to moje hobby. Jest świetny. To moja niespodzianka. Wait. Jak nasze kostiumy? Jak zdezelowane lokomotywy. Ze świetnym maszynistą. Musimy znaleźć im lokum. Nie trzeba, poradzimy sobie. Wenecja pęka w szwach. Jeden pokój wystarczy. Rozumiem. Miłej zabawy. Spotkamy się później. Pójdziemy na kolację. Cieszymy się dzisiaj dużym powodzeniem. Jest zszokowana. Dajmy jej czas. Patrzcie, kogo przyprowadziłem. Tak się cieszę, Zino. Witaj, Odette. Na moim jachcie byli państwo Westfieldowie. David? Cieszę się, że cię widzę. Cudownie wyglądasz. Czytałam o wyborach do Senatu. Trzymałam za ciebie kciuki. To mój brat Edmund, senator Westfield. Miło mi, senatorze. A żona? Spotkamy się na kolacji. Poszła wykupić Wenecję. Piękne przyjęcie. Bardzo oryginalne. Zaprowadzę cię do stołu. Masz ochotę na kawior? Nadal go nie cierpię. Nie wybaczę ci tego, co zrobiłaś. Nawet nie odbierałaś telefonów. Chciałam, ale nie zniosłabym tego. To była moja najtrudniejsza decyzja. Ale musiałam się jej trzymać. Decyzje dotyczące nas powinniśmy podejmować razem. Po co tu przyszedłeś? Żeby cię zobaczyć i powiedzieć, że wciąż cię kocham. To nie był dobry pomysł. Zadzwonię do ciebie. Nie. Dlaczego? Moja kariera dowodzi, że dobrze zrobiłam, wycofując się. I nie żałuję, że to zrobiłam. Fabrizio, powtórz Elenie wszystko, co powiedziałeś mnie. Agenci reklamowi martwią się, że zamknie pani Couture Italiana. To całkiem możliwe, chyba że podniesiemy stawki za reklamy. To nie wszystko, mów dalej. To nie byłoby konieczne, gdyby Marcello nie brał połowy tego, co mu dajemy.
co takiego? Wszystko to prawda. Szantażuje nas. Żeby znaleźć się w pani magazynie, musimy znosić jego nieuczciwość. Sztuczka stara jak świat. To bardzo poważne oskarżenie. Ma pan jakieś dowody? Oczywiście, moje księgi rachunkowe. Fabrizio Corelli, jeden z moich ulubieńców. Twój ulubieniec nazywa cię złodziejem. Złodziejem? Mówi, że bierzesz łapówki od agentów. To nieprawda. Czyżby? Pożałujesz tego oszczerstwa, Fabrizio. Nie groź mi. Poznam panią z Rapalim. Batuargo. Dość już. Jak śmiesz oskarżać mnie o przestępstwo na moim przyjęciu? Na twoim? Wyjdźcie stąd wszyscy. Wyrzucić ich. Panowie, chyba wiecie, kto wam płaci. Wyjdź, Marcello. Tylko spokojnie, jeśli masz odrobinę godności. Przysięgam. Marcello Ditri zemści się za tę zniewagę. Jacques, muszę chyba wydać oświadczenie. Wszystko przygotuję. Panie i panowie, zabiorę wam chwilę, jeśli pozwolicie. Dziękuję. Jesteśmy dumni, że zechcieliście być tu z nami, aby świętować jubileusz Couture Italiana. Jesteśmy też dumni z naszych dokonań. Pewnie zainteresuje was wiadomość, że Marcello Ditri podał się do dymisji. Od jutra będziemy mieć nowego naczelnego, z którym łatwiej będzie się współpracować. Dziękuję. Alain Junot. Mam dobrą wiadomość. Karl von Eiderfeld został ułaskawiony. Dzisiaj go zwolnili. Podoba mi się. A tobie? Też. Couture to czysta magia. Zamiast mówić o raku skóry, trzeba zadbać o paleniznę. Zamiast odchudzania, wyszukane jedzenie. Wydaje mi się, że moglibyśmy połączyć bezpieczne opalanie z nouvelle, cuisine i dobrym jedzeniem. Co ty na to? Może Natalie przygotuje jakieś propozycje? Powiem też o naszym wizerunku. Potrzeba nam więcej emocji, ferworu, frywolności. Potrzebuję więcej informacji. Dostaniesz je. Na dzisiaj wystarczy. Dziękuję wszystkim. Natalie, zostań. Chcę z tobą porozmawiać. Napijesz się kawy? Nie, dziękuję. Edmund powiedział, że mieszkasz z Wade'em Aleksandrem. Nic mi nie mówiłeś. Chciałam uniknąć scysji. Za to mamy fakt. Dokonany. Mieszkacie w Soho. Przyjrzałam się Wade'owi. To pewne. Przystojny amerykański chłopiec i to wszystko. Czeka go wielka przyszłość. Ma być senatorem, kompozytorem? Nie. Ale macie przynajmniej dorównywać. To najlepszy okres w twoim życiu. Musisz być wolna. Ale nie tak jak ty, Ellen. Wolę żyć z kimś, kogo kocham, niż sama Juno Tower. Przygotuję materiały dla Luby. Natalie.
Podniosę ci pensję o 20%. Znajdź coś na Manhattanie. Będę ci płacić czynsz. Przyjmę podwyżkę, ale bez zobowiązań. Zasłużyłam na nią. I zostanę z Wade'em w Soho. Graj dalej. Aż trudno uwierzyć. Dziewczyna, z którą chce się ożenić, lubi saksofon. A gdybym nie lubiła? Przestałbym grać. Ile ci zostało? Jeden akapit. Graj. Co powiedziałeś? Coś o dziewczynie. Przebiłem się przez twoją literacką mgłę? Przestań. Przestań. Chciałaś, żebym grał. Tak, ale musisz mi coś wyjaśnić. O co ci chodziło? Kocham cię. Chcę, żebyś za mnie wyszła. Jesteś pewien? Tak. Nie możesz tego zrobić. To szaleństwo. Od kiedy małżeństwo jest szaleństwem? Ty wyszłaś za mąż. Moja matka... Chwila. Chcemy, żeby Natalie była szczęśliwa. Zostawmy to tak na miesiąc, dwa, a potem zobaczymy, jak sobie radzicie. Zgadzam się. Ja też. Dziękuję. Świetnie. Chcę, żebyś była w Paryżu w poniedziałek. Nie rozumiem. To proste. Mamy problemy w redakcji. Jakie? Musisz wziąć w karby personel, tak jak Luba. Nie pojadę. To nierozsądne. Nie sądzę. A ja tak. W biurze omówimy paryski harmonogram. Nie pojadę, odchodzę. To już koniec. Przekreślasz swoją przyszłość. Ty mnie już zaplanowałaś, nie będę twoją kalką. Muszę pracować dla Ladies Weekly. Mają gdzieś, za kogo wyjdę. Niech idzie. Musi żyć własnym życiem. Nie będę jej powstrzymywać. Dlaczego nie przyjęłam twojego zaproszenia wcześniej? Czuję się wspaniale. Ja czuję się jak miliard dolarów, a ty? Jak 2 miliardy. Wiesz, co planuję? Zbuduję najwyższy na świecie wieżowiec. Zadedykuję go tobie za wczorajszą noc. Tylko za wczorajszą? Po weekendzie mógłbym zbudować całe miasto. W takim razie przygotuję ci pożywne śniadanie. Będziesz miał więcej energii. Chyba jednak wystarczy ci skromne śniadanko. Umiesz gotować? Nie tylko. Jestem ekspertem od placków i gofrów. Ile ci to zajmie? 5 minut.
Co z moimi plackami? Zapomniałeś, że nie gotuję? Co ty tu robisz? Mieszkam. To nasz dom. Mam lepsze pytanie. Co tu robi Helen Gino? Zaczekaj, nie mów. Robicie interesy, prawda? Zizi. Nasze małżeństwo od lat jest porażką. Jesteście podli. Ty i ona. Zizi. Już czas, żebyś pozwoliła mu odejść. Kim jesteś, żeby włazić do mojego domu, spać z moim mężem i mówić mi, jak mam żyć? Straciłaś go. Pozwól mu odejść. Kto mówi, że go straciłam? Ty? Ty to mówisz? Ja. Posłuchaj siebie. Nieźle go uformowałaś. Pozwól, że ci coś powiem. Wiedz, że nigdy mnie nie opuści. Nigdy. Teraz też tego nie zrobi. Powiedz jej. Muszę odejść. Tym razem to co innego. Pozwól mi odejść. Napiję się wody. Zizi, I'm sorry. Przykro mi, Zizi. Steve mówił, że już od dawna cię nie kocha. Tak ci powiedział? Tak. W przeciwnym razie nie byłoby mnie tutaj. Co się stało? Co mu jest? To serce. Kocham cię, Steve. Zabiłaś mojego męża. Nowy Jork. Obecnie. No cóż, mają powód, żeby pani nienawidzić. Pytanie, co zamierzają zrobić? Nie wiem. Poza nienawiścią do mnie mają jeszcze coś wspólnego. Duży pakiet akcji wydawnictwa Gino. Zatrzymaj się. Jesteś na czas. Tak, to ja. Co cię gryzie? Mój klient. Chcę wiedzieć, jak to zrobisz. Pamiętaj, ma cierpieć. Widzisz mnie? Tak. A tę dziewczynę na schodach? Tak. No to patrz. Jedź.
Proszę wejść. Moja droga Lubo, hrabia stoi na czele francuskich, amerykańskich i włoskich inwestorów. Chcą wejść do Stanów z nowym żurnalem mody, konkurencyjnym dla couture. Poradziłem hrabiemu, żeby zatrudnił moją przyjaciółkę, Lubę Czarinę, na stanowisku redaktora naczelnego. Wiemy, że była pani w innych znanych firmach, ale pan Dietry pracował już z panią. Alain Gino zbyt długo wykorzystywała panią, tak jak wykorzystuje każdego. Jest dla mnie bardzo hojna. Hojna? Nie zna tego słowa. To ty jesteś couture. Bez ciebie jest nikim. Na początek proponujemy 400 tysięcy rocznie i premię, w zależności od nakładu. Kiedy miałabym zacząć? W ciągu 48 godzin. Teraz nie mogę, potrzebuje mnie. Tak jak i my. Nie będziemy czekać. My, ludzie z branży, wiemy, że jesteś genialny. Stwórz nowy magazyn według własnego pomysłu. A świat nareszcie się dowie, kim jesteś. Hello. Cześć, Jacques. To ja, Marcello Dietry. Marcello? Chciałbym porozmawiać o czymś interesującym, o pieniądzach. Zajmę się tym. Popatrz w lewo, teraz na mnie. Wysuń ramię. Świetnie. Bardzo dobrze. Cofnij się trochę. Co tu robisz? Biorę Lubę na lunch. Idziesz z nami? Nie sądzę, żeby Luba się zgodziła. Musimy porozmawiać. Czekałam na ciebie rano, ponieważ nie przyszłaś. Kazałam zamknąć twoje biuro, a rzeczy odesłać do twojego mieszkania. Dlaczego? Nic nie wiesz? Będzie pracować dla Huberta Davila. Czy to prawda? Tak. U Davila będę całkowicie niezależna. Już nie mogę pracować dla ciebie. Dusisz moją inwencję. Ten magazyn zastępuje ci męża i dzieci. Za długo żyłam twoim życiem. Wybacz, ale chcę żyć własnym. Jeszcze nigdy nasza firma nie przeżywała takiego kryzysu. Ty chcesz dołączyć do Davila, a ty zwalniasz redaktora naczelnego. Chodźmy na lunch i porozmawiajmy. Nienawidzę zdrady. Nie zmienię zdania. Ja też nie zmienię. Cieszę się, że się od ciebie uwolniłam. Dałaś im broń do ręki. Zdradziła mnie. Schowaj dumę, to poważna sprawa. Mam to gdzieś. Luba! Luba! Dlaczego mi nie powiedziałaś? Przekonałbyś mnie, żebym została. Potrzebujemy cię. Przynajmniej do chwili, aż minie kryzys. Potrzebuję cię. Nie mogę. Kocham cię i nie chcę cię zranić, ale muszę odejść. Nie pozwól, żeby to się tak skończyło. Dzięki za lojalność. Podejmowanie ryzyka mam już za sobą. Być może teraz jesteś w największym niebezpieczeństwie. Nie ruszaj się. Kim jesteś? Nieważne. Ja i moi wspólnicy mamy ci coś do zaoferowania. Co takiego?
Milion dolarów, jeśli natychmiast zażądasz zwrotu pożyczki od Helen Gino. Milion? Dolarów? Ze spadkiem cen na giełdzie nie powinno być problemu. Oto 100 tysięcy. Jako dowód naszej dobrej woli. Zadzwonię do ciebie wieczorem. Nie odwracaj się. Jakie jest zamknięcie? Dwa punkty w dół. Świat dowiedział się, że Luba odeszła, bo plajtujemy. Po to była im potrzebna. Chcą nas zrujnować, zanim wyjdzie następny numer. Damy sobie radę bez niej. Wall Street sądzi inaczej. Kilka informacji o Gorze. Wydał 5 razy więcej niż zarobił i to w ciągu kilku lat. Dostanie to Manhattan Bank. Myślisz, że powinien? A co mam do stracenia, jeśli McPhee jest czysty? Musimy coś zrobić. Masz rację, wyślij to. Lubię patrzeć, jak szczotkujesz włosy. Wspaniałe włosy. Pan Gore? Tak. Podjął pan decyzję? Zgadzam się. Kto to? Ktoś z banku. Kochanie, możesz kupić sobie te diamenty. Naprawdę? Mówisz poważnie? Chcę, żebyś była szczęśliwa. Kochanie, ty dla mnie zawsze wszystko zrobisz, bo cię kocham. Ja ciebie też. Mężczyzna mojego życia. Tu jesteś. Masz coś? Ktoś chce obniżyć wartość akcji Gino. Chodzi o wrogie przejęcie. Wiesz kto? Nie, na to potrzeba czasu. Czyli nie mamy go. Idę do banku w sprawie pożyczki. Jakie masz szanse? Kiepskie. Zyskaj na czasie. Dzwonię do Waszyngtonu. Na razie. Przykro mi, ale nie widzę innej możliwości. To dla mnie trudna sprawa. Wszyscy jesteśmy pod presją. Ja również.
Robię to niechętnie. Proszę zaczekać 2 tygodnie, aż ukaże się Woman of Today. Wtedy akcje pójdą w górę. A jeśli nie, wtedy stracą jeszcze bardziej na wartości, prawda? Nie stracą, proszę mi wierzyć. Przykro mi, pani Gino, nic na to nie poradzę. Nie chce nam pomóc. Drażni mnie ta umysłowa ciasnota. Powinniśmy wysłać te materiały wcześniej. Chodźmy. Spotkamy się po zebraniu. Dobry wieczór, mademoiselle Gino. Co pan tu robi? Przyszedłem złożyć moje uszanowanie. To chyba właściwe wyrażenie, gdy przychodzi się do zmarłego. Wie pan, że nie tak łatwo mnie zabić. Kiedy nauczy się pani pokory? Nigdy. To oczywiste. Rozumiem, jak to wytworne otoczenie karmi pani arogancji, ale obawiam się, że wkrótce przestanie ono należeć do pani. Nie docenia mnie pan. Szkoda, że wtedy w Wiedniu odrzuciła pani moją hojną ofertę. Zamiast tego wybrała pani zemstę. I to jest początkiem pani końca. Najpierw upokorzenie przed światem, a potem, kto wie, jest pan żałosnym starcem, nie upokorzy mnie pan swoimi groźbami. Brawura już pani nie pomoże. Jest pani chodzącym trupem. Przyszli dwaj inspektorzy z centrali. Kto? Pan Paluzzi i pan O'Rourke. Dobrze, niech wejdą. Mike Paluzzi, Jack O'Rourke, centrala, audyt wewnętrzny. Powiedziano mi, proszę usiąść. W czym mogę pomóc? Sprawdziliśmy pańskie konta w centralnym komputerze. Jakiś konkretny powód? Rutynowo. Znam procedury, panie O'Rourke. Nie chodzi o to dlaczego, tylko o rozbieżności. Jakiego rodzaju? Wie pan, o czym mówimy, panie Gore. Nie bardzo rozumiem. Czeka nas szczegółowa kontrola. Na razie brakuje na pańskich kontach $3,382,000. To jakaś pomyłka. Raczej nie. Oskarżacie mnie o defraudację? Nie oskarżamy, tylko informujemy, co znaleźliśmy. Chętnie skorzystamy z pańskiej pomocy. Czy odczyty są do wglądu? W centrali. Chcę je przejrzeć. Oczywiście. Z adwokatem. Absolutnie. Gdyby panowie zechcieli zaczekać na zewnątrz, zadzwoniłbym i moglibyśmy umówić spotkanie. Dziękujemy, panie Gore.
Wciąż jest coś nie tak. Gonią nas terminy. Wiem. Przepraszam, musimy porozmawiać. Dobrze, zróbmy przerwę. Spotkamy się po lunchu. Co się stało? Adam Gore nie żyje. Kiedy? Jakoś po naszym wyjściu. Co się stało? Odkryli, że zdefraudował znaczną sumę. Wyskoczył przez okno. O Boże. Zabiliśmy go. Nie, Helen. Wiedzieliśmy, że był w to zamieszany. Tylko go zdemaskowaliśmy. Chciał nas zniszczyć, a my się broniliśmy. I udało się nam. Przynajmniej na razie. Udało się? Byłem na rozmowie w Manhattan Bank. Zapewnili mnie, że najpierw muszę zbadać sytuację, a to potrwa, być może do wydania następnego numeru. Wcale nie czuję się z tym lepiej. Dajmy sobie dziś z tym spokój. Jedźmy za miasto odetchnąć świeżym powietrzem. Poczujemy się dużo lepiej. To ja, David. Co u ciebie? Dobrze, a u ciebie i Ellen? W porządku. Odroczyli nam spłatę, słyszałem. Chwileczkę. Zaprośmy go na wieś. Musisz się rozchmurzyć. Czemu nie? Nie przyjechałbyś do nas na wieś? W ten weekend? Tak. Czekamy na ciebie. Chętnie. Jeszcze kawy? Nie, dzięki. Nie mogę przestać myśleć o Gorze i o tym, że odpowiadamy za to, co się z nim stało. Przejdźmy się. Dobry pomysł. Może ja odbiorę. Spotkamy się przy mostku. Pospiesz się. Muszę zadzwonić do Paryża, to potrwa. Dojdę do ciebie.
Nic ci nie jest? Zaczekaj tu. Gdyby nie ty, mógł mnie zabić. Uspokój się. Pogryzł cię? Nie, nic mi nie jest. Mogłem cię stracić. Cholera, dlaczego tak gramy z naszym życiem? Przyrzekam, że zawsze będziemy razem. Tak bardzo chcę być z tobą. Nic nie mów. Rozwiodę się. Zrujnujesz sobie... Posłuchaj. Rozwiodę się, ponieważ... Życie jest zbyt cenne, żeby je spędzać z Sandrą. W kłamstwie. Za bardzo cię kocham. Już nie mogę tak żyć. Ja cię kocham. Zawsze cię kochałam. Myślisz, że Natalie jest w domu? Chcesz się z nią zobaczyć? Tak. Chcę, Edmundzie. Dobrze. Czekasz na kogoś? Nie. Nie gniewasz się, że wpadłam od tak? Nie, nie, wejdź. Cześć, Natalie. Co u was? W porządku. Czytaliśmy o twoich problemach. Bardzo nam przykro. No proszę, Edmund pokazał mi zdjęcie, ale gdzie im tam do rzeczywistości? Zjesz z nami kolację? Nie mogę. Twój ojciec czeka w samochodzie. Przyprowadź go, Wade. Nie. Chcę zamienić kilka słów z Natalie. Jasne. Napijesz się wina? Dziękuję. Ostatnio zdarzyło się wiele rzeczy, dzięki którym zastanowiłam się nad swoim życiem i uświadomiłam sobie, jakie popełniłam błędy. Mówią, że największy grzech człowieka to duma. Chyba mam jej zbyt wiele. Myślę, że to jeden z powodów porażki nowego magazynu. Chciałam zrobić coś, co mnie przerastało, ale nie chciałam się przyznać do błędu. Natalie, pomóż mi to uratować. Jak? Jesteś kobietą, do której chcemy dotrzeć. Masz dziecko, pracujesz, masz też swój styl życia. Chcę, żebyś się tym zajęła. Pomogę ci, ale weźmiesz na siebie wszystko. Czytałaś nowy numer? Oczywiście. Mam mnóstwo pomysłów, ale... Gdybym miała zacząć, to kiedy? Natychmiast. Mam zobowiązania wobec tygodnika. Niech cię podadzą do sądu. Załatwię to. Chyba niewiele się zmieniłeś. Mam nadzieję. Ile zostało czasu? 2 tygodnie. Wystarczy, żeby mieć nową okładkę, szatę graficzną, a nawet reklamodawców. Poradzimy sobie. Time i Newsweeka wydają co tydzień. Spróbuję. Natalie, oh Natalie. Yes. Jest mały problem. Nie udało się. Co mam powiedzieć mojemu klientowi? Według umowy miała umrzeć dzisiaj jeszcze przed nocą.
Płacę zawodowcom i chcę mieć rezultaty. Spokojnie. Dałaś słowo. Wisisz mi kupę forsy. Ani centa. Przecież wciąż żyje, prawda? Tak. Ale daj mi 3 dni. Jakie 3 dni? Masz 24 godziny. Ma być martwa. Chodźmy do studia, pracują nad okładką. To musi mieć coś z walki, coś gwałtownego. To nie kosmopolitan. To coś nieokiełznanego, ale pięknego. Rozumiemy się? Jak się czujesz? Dużo lepiej. Dzwoniłem na policję. Przy dworcu znaleźli porzucony samochód. W środku był pies podobny do tego, który cię zaatakował. Został zastrzelony. Wzmocnię ochronę. Dość tych zamachów na Helen Ginot. Najpierw całe jej życie legło w gruzach. Musi cierpieć, tak jak nam kazała cierpieć. Nie może nas pan podejrzewać. To raczej pan chce ją zabić. Słusznie, Karl. Przyznasz, że masz w tym wprawę. Mogłem to zrobić 1000 razy, ale nie pozwolę jej umrzeć tak łatwo. Kto to był? Pan Dietry? Nadal martwi się pan o pieniądze? Tak, bardzo. Daliśmy sporą sumę Gorowi i Lubie. Sprzedaliśmy akcje ze stratą, żeby spadła ich wartość, a ona wciąż rządzi. Postanowił pan ją zabić, zniszczyć wydawnictwo Gino i odzyskać pieniądze. Nie jestem mordercą. Wszyscy jesteśmy mordercami. Wystarczy odpowiedni powód. Jest pan niecierpliwy? Postanowił wynająć zabójcę. Nikogo nie wynająłem. Nie będzie mnie pan przesłuchiwał. To nie Trzecia Rzesza. Na szczęście dla niektórych. Madame Bryant? Co za wyrafinowana zemsta. Twarzyczka Helen Ginot poszarpana przez psa zabójcę. Podoba się pani ten pomysł? Nie mam z tym nic wspólnego. Ale to byłoby zrozumiałe. Przyczyniła się do śmierci pani męża i do końca pani kariery. Nikogo nie wynajęłam. A ty, hrabio de Ville? Alkohol tak cię otępił, że zapomniałeś o naszym przedsięwzięciu? Musi zapłacić, ale tak jak planowaliśmy. Byłem twoim pierwszym. Ale ci się znudziło, chciałeś posmakować krwi. Ktoś tu kłamie. Zaczniemy od początku, ale bez mnie. Z drogi. Najpierw rozwiążemy problem. Niczego pan nie rozwiąże, dopóki nie powołają nowego menadżera banku. Helen ma teraz czas, żeby wydać następny numer magazynu. Nie widzi pan, że zwycięża? Wygrywa, jeśli damy jej taką możliwość. Pies nie był taką możliwością. A więc to pani, prawda? Zbyt długo czekaliśmy na realizację planu i samobójstwo Gora. My? Jacy my? Kto jest wspólnikiem? Ręce przy sobie. Zostaw ją. Spiskowcy. Tworzycie ładną parę. Mściwa, neurotyczna kobieta i pusty, napuszony oszust. Jakże wygodnie jest zabić cudzymi rękami. Nie macie odwagi, żeby to zrobić własnymi. Oddaj pistolet. Daj mi go.
Madame Bryant. Jesteśmy prawie gotowi. Jeszcze jedna strzelba. Wielkie ożywienie. Studio, kto dzwoni? Pani Juno? Telefon. Hello. Von Eiderfeld nie żyje. Von Eiderfeld nie żyje. Zabiła go Zizi. Co się jeszcze stało? Uważaj, Len! Wezwijcie karetkę. Pani Juno się wybudziła. Jak się czuje? Możecie wchodzić pojedynczo, ale na minutę, dwie. David, tak się cieszę, że tu jesteś. Nic nie mów. Dzwoniłem do Sandry. Zgadza się na rozwód. Kochanie, wiedziałam, że warto na ciebie czekać. Jak długo zostanie w szpitalu? Kilka tygodni. Kula ominęła serce, ale uszkodziła płuco. Potrzeba trochę czasu, ale powinno być dobrze. A teraz proszę wybaczyć. Dziękuję, doktorze. Kilka tygodni. Wszystko zależy od ciebie, Natalie.
Kocham cię, Helen. Tęsknię za tobą. Wyjdź za mnie. Nie kocham cię, Hubercie. Ale z czasem pokochasz. Mam wstępne dane ze sprzedaży. I co? Nie chcę cię rozczarować. Zrobiłaś, co mogłaś. Złe wieści? Nie. Dobre. Wspaniałe. Wspaniałe. Sprzedano nas w większości amerykańskich miast. Tato, to twoje dzieło. Dzięki Bogu. Akcje stoją wysoko. Odnieśliśmy wielki sukces. To cudownie, Edmundzie. To ona. Włącz kamerę. Tylko patrzcie. Dziękuję. Jak się pani czuje? Wspaniale. Wróci pani do pracy? Na razie nie. Moja bratanica Natalie, która tak wspaniale wylansowała Women of Today, przejmie w przyszłości wydawnictwo Gino. A czym się pani zajmie? Ja? Będę się cieszyć życiem. Wspaniale kończymy nasz miodowy miesiąc. Kończymy? To dopiero początek. Dlaczego mnie nie całujesz? Czy to dlatego, że jestem szczęśliwą żoną? Opracowanie wersji polskiej Augustyn Dobrzański. Czytał Zdzisław Szczotkowski.